Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Pridak. Dzisiaj Wam zaprezentuję unboxing, konfigurację, test oraz podam kilka ciekawych i przydatnych wskazówek na temat darmowego internetu Aero 2. Zapraszam serdecznie do oglądania. Karta SIM Aero 2 przychodzi do nas w ciągu 7 dni od momentu wysłania przez operatora. Przesyłka realizowana jest przez Pocztę Polską za pomocą poleconego listu ekonomicznego. W kopercie znajdziemy kartę Aero 2 BDI, opcjonalnie, nieobowiązkowo jedną kartę SIM sieci w rodzinie, maksymalnie 3 do wyboru, oraz dwie ulotki. Jedna dotycząca płatnych pakietów od Aero 2, a druga dotycząca usług wymienionego operatora telefonii komórkowej, jeśli zażyczyliście sobie o dostarczenie karty SIM w rodzinie. Na co możemy liczyć, korzystając z usługi BDI? Według usługodawcy: maksymalna prędkość pobierania danych do 512 kbit na sekundę, maksymalna prędkość uploadu do 256 kbit na sekundę, brak miesięcznego limitu transferu danych. Należy nadmienić, że usługa ta świadczona jest w technologii HSPA plus 900 MHz oraz LTE 2600 MHz. To oznacza, że Wasze urządzenie musi obsługiwać którąkolwiek z wymienionych technologii, by Aero 2 mogło działać. Czy jest jakiś haczyk? Od 1 kwietnia 2014 roku raz na 60 minut połączenie jest zrywane i należy zalogować się do sieci za pomocą kodu CAPTCHA. Przejdźmy do części praktycznej. Jak skonfigurować Aero 2 w telefonie? Do tego celu użyjemy Xperia Z Ultra na Androidzie 5.1.1. W większości urządzeń z zielonym robocikiem proces ten powinien wyglądać identycznie lub bardzo podobnie. Pierwszym krokiem jest wejście w ustawienia. Następnie wybieramy opcję sieci komórkowe. Jeśli Wasz smartfon posiada tylko jedno wejście na SIM, to włączcie opcję transmisja danych w roamingu. Kolejnym krokiem jest kliknięcie w zakładkę preferowany typ sieci. Tutaj należy kliknąć WCDMA. Chyba że niedaleko Was znajduje się nadajnik LTE 2600 MHz, to kliknijcie LTE preferowana. Teraz czas na konfigurację nazwy punktów dostępu. Dotknijcie ikonę z plusem, następnie w nazwa wpiszcie lubię placki, zupę czy cokolwiek chcecie. Dowolność nazw. Opcja APN jest bardzo ważna. Tutaj należy obowiązkowo wpisać frazę darmowy. Po wykonaniu tych wszystkich czynności nie zapomnijcie zapisać zmian poprzez kliknięcie menu hamburgera z prawej górnej strony, wybierając zapisz. Waszym oczom okaże się kategoria nazwa APN. Kliknijcie na tą, którą stworzyliście. Wróćcie do ustawień sieci komórkowej. Potem naciśnijcie na usługodawcy, tryb wyszukiwania automatyczny. W menu dostępne sieci wybierzcie Aero 2. Nie zapomnijcie włączyć transmisji danych w sieci komórkowej. Gotowe! Po chwili obok siły sygnału powinien pokazać się napis H+. Wykonajmy teraz test prędkości pobierania i uploadowania za pomocą aplikacji SpeedTest. Benchmark wykonywany jest w okolicach miasta Słupsk. Najbliższy nadajnik znajduje się około 6 km od miejsca testowania. A oto i wyniki. Ping na poziomie 35 milisekund, download 0,56 megabita na sekundę oraz upload 0,28 megabita na sekundę. Czas na test codziennego użytku. Sprawdzimy niezbuforowane wcześniej strony internetowe, które posiadają dużo danych w postaci tekstu, obrazów i filmów. Najpierw oficjalną stronę znanej nam stacji telewizyjnej. A jak szybko ładują się dane na znanym portalu informacyjnym?
Sprawdźmy YouTube'a. Trzeba wziąć pod uwagę, że serwis ten automatycznie dopasowuje jakość wideo do posiadanego łącza. Według komunikatu Urzędu Komunikacji Elektronicznej BDI będzie działać do 21 grudnia 2016 roku. Natomiast operator Aero2 w swoim regulaminie dokładnie wskazuje, że wraz z tym dniem okres udostępniania darmowego internetu skończy się w paśmie 900 MHz. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że po 21 grudnia tego roku Aero2 nadal będzie można używać, ale jedynie w standardzie LTE 2600 MHz. I tutaj jest rada dla Ciebie. Jeśli chcesz korzystać z BDI, lepiej jest zakupić modem, router bądź smartfon z technologią LTE 2600 MHz. Takie urządzenie również posiada obecny standard HSPA+ 900 MHz. Jeśli planujesz zakupić modem, warto zastanowić się nad takim, który posiada technologię LTE 2600 MHz oraz, przynajmniej według producenta, automatycznie wznawiającego połączenie z internetem. Podczas zakupu opłaca się zwrócić uwagę, czy istnieje możliwość podpięcia dodatkowej anteny bądź dwóch. Antena taka służy wzmocnieniu odbioru sygnału, więc jeżeli denerwuje Ciebie ilość jednej lub dwóch kresek, to warto kupić takie akcesorium. Na stronie beta.btsrch.pl możesz sprawdzić ilości nadajników Aero2 i innych operatorów w swojej okolicy. Dzięki temu dowiesz się, dlaczego masz mocny bądź słaby sygnał w swoim urządzeniu. Portal ten jest na bieżąco aktualizowany. Aby zamówić kartę BDI Aero2 należy wejść na stronę www.aero2.pl. Najechać myszką na kategorię Bezpłatny internet i z rozwijanego menu wybrać Zamów kartę. Na ekranie pojawią się kroki, jakie trzeba wykonać, aby móc otrzymać kartę SIM do darmowego internetu. 512 kilobitów na sekundę to co prawda na dzisiejsze czasy bardzo mało, ale jak za darmo, to nie powinniśmy narzekać. No może nie do końca tak za darmo. Jedyne koszty, jakie tutaj należy ponieść, to płatność za wydanie karty 20 zł i wysyłka 7 zł, razem 27 zł. Potem korzystanie z BDI jest w 100% darmowe, więc koszta są naprawdę niewielkie. Do czego może nadawać się taki internet? W moim odczuciu Aero2 genialnie nadaje się jako swego rodzaju uzupełniacz do posiadanego już łącza jako koło ratunkowe. Świetnie również wykorzystać go można w podróży, poza domem. BDI może być dobrym rozwiązaniem dla studentów, których portfele wieją pustką, a budżet jest bardzo niski. Z powodzeniem wykorzystać go mogą uboższe osoby lub rodziny, które chciałyby mieć dostęp do sieci. Dodam, że istnieje możliwość zakupu duplikatu karty, również za 27 zł. Koszt karty plus wysyłki. Jeżeli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i zalajkować mojego Facebooka. To bardzo motywuje i pomaga. Oczywiście warto też dać łapkę w górę, udostępnić to wideo znajomym, a także napisać komentarz, co sądzisz o tym filmie i sieci Aero2. A jeśli lubisz czasem zjeść pizzę, to szukaj w necie, zajadamy, oceniamy. Dzięki za wsparcie.